Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest 1996, Stany Zjednoczone. McDonald's wpada na genialny pomysł kanapki dla dorosłych. Wydaje 300 milionów dolarów na kampanię, po czym kanapka okazuje się totalną klapą. Bardzo chciałbym spróbować, jak smakuje ta kanapka, ale jest jeden problem. Mamy rok 2023 i jesteśmy w Polsce. Ale nic straconego, dzisiaj spróbuję go zremake'ować na podstawie informacji, które znalazłem w necie. Aczkolwiek jest trochę niejasności, które zamierzam rozwiązać. Ale o tym za chwilę, najpierw poznajmy krótką historię Archie Deluxe, bo o nim mowa. To kanapka, która została wprowadzona do menu McDonald's w roku 1996, a wycofano ją w roku 2000. Według ówczesnych badań sieci fast food, na jedzenie do Maca przychodziło jedynie 18% dorosłych. Dlatego postanowiono wymyślić kanapkę targetowaną dla dorosłych. Z tego, co udało mi się wyczytać, łączny koszt wprowadzenia oraz marketingu tego burgera to około 300 milionów dolarów. A pamiętajmy, że mamy 1996. Arch Deluxe kosztowało wtedy 2,59 dolara, a jeśli chcieliście z bekonem, 20 centów więcej. Biorąc pod uwagę inflację, w 2022 zapłacilibyście za niego 5,20 dolara. Kampania marketingowa była prowadzona z mega rozmachem, jednak najzwyczajniej w świecie ludzie tego nie kupili. Ja myślę, że w obecnych czasach ta kanapka stałaby się viralem. Właśnie ze względu na ten marketing, kierowany tylko dla dorosłych, co jeszcze bardziej by podkręciło chęć spróbowania przez młodsze osoby. Dobra, to teraz rozpracujmy, z czego składa się ta kanapka. Patrząc od góry, mamy najpierw oczywiście górną bułkę. Górna bułka w tym przypadku to tak zwany potato bun, czyli ziemniaczana. Nie zniechęcajcie się od razu. Bułka ziemniaczana oznacza po prostu, że jest użyta mąka ziemniaczana lub cały ziemniak w cieście, wcześniej ugotowany. W przypadku Maca obstawiam, że jednak to była mąka. Rzecz następna, tak zwany grown-up sauce, czyli sos tylko dla dorosłych. I to chyba wzbudzało największy uśmiech na twarzy ludzi w tamtych czasach, kiedy usłyszeli nazwę. Składał się on z musztardy i majonezu. Widziałem, że padała też nazwa Dijonaise, czyli połączenie musztardy Dijon z majonezem. Jednak widziałem, że ten sos ma też granulki gorczycy, więc zapewne dodano też musztardę jakoś z ziarnami. Kolejny składnik. Słodka cebula, czyli tak zwany Spanish onion. Hiszpańska cebula ma dwa rodzaje, czerwoną i białą, więc tutaj po prostu musimy strzelać. Bo według reklam była biała, ale wydaje mi się, że fioletowa będzie wyglądała fajniej. Kolejny składnik, sałata lodowa. Składnik następny, gruby plaster pomidora. Następny, i tu jest najciekawsza rzecz, okrągły bekon, tak zwany peppered bacon, przyprawiany pieprzem. I tutaj też jest rozkmina, ale to za chwilę o tym. Idziemy dalej. Slice of American cheese, czyli po prostu plaster sera typu American, czyli takiego topionego cheddaru. I składnik najważniejszy, czyli mięso. 100% świeżej wołowiny. Podobno była świeża, dostarczana, nie mrożona, tak jak zwykle macie normalnie gotowe kotlety. Nie wiem, ile w tym prawdy. Na koniec słodki ketchup z Maca. Klasyczny. I dolna bułka. Tak to wygląda w skrócie. Pora rozpracować składniki krok po kroku, jeden po drugim. Na pierwszy ogień idą bułki. Postanowiłem przygotować najprostszy przepis na potato buns, jaki tylko się da. Zatem do miski 380 g mąki pszennej, 43 g skrobi ziemniaczanej, 25 g cukru, 8 g soli, 6 g drożdży w proszku i 227 g wody. Wszystko do miski ugniatamy. Na koniec dodajemy 57 g miękkiego masła. Wszystko ugniatamy lub wyrabiamy w mikserze na gładko. 5-6 minut. Formujemy kulę i przykrywamy na 60 minut w ciepłe miejsce. Następnie dzielimy i formujemy kulki po 100-120 gramów, zależnie od wielkości, która Was interesuje. W tym przypadku użyłem 100 gramów. Przykrywamy drugą blachą lub delikatnie folią spożywczą na kolejne 60 minut. Nagrzewamy piekarnik do 175 stopni. Bułki spryskujemy lub smarujemy wodą, posypujemy sezamem i nacinamy. Pieczemy przez około 15 minut. Ważne, by nie piec ich zbyt długo, bo stracą miękkość i mogą się kruszyć. Po wypieku opcjonalnie można posmarować je masłem. Zobaczcie, jakie mięciutkie. No coś pięknego. Coś pięknego. Okej, mamy bułki, pora na sosiwo. Grown up sauce. Jak wyobrażacie sobie smak takiego sosu? Tak jak wspominałem, padła nazwa Dijonaise. Moja dedukcja wskazuje na majonez, musztardę Dijon oraz, z tego co widziałem na reklamie, ziarnistą. Użyłem majonezu Hellmann's, bo smakował mu chyba najbliżej do tego, co mają w Macu. Proporcje sosu: 6 łyżek majonezu, 1 łyżeczka musztardy ziarnistej, 2 łyżeczki musztardy Dijon. Po wymieszaniu wyszedł nieźle zbalansowany sos. Powinno być mniej więcej tak jak w 96. I proszę bardzo, macie gotowy grown-up sauce. Jeśli chodzi o warzywa, większej filozofii tutaj nie ma. Oryginalnie hiszpańska cebula, użyłem czerwonej. Do tego świeża sałata lodowa oraz świeży, duży pomidor, krojony grubo. A teraz moment, w którym pojawiły się schody. Okrągły peppered bacon, który jest dość tajemniczy, bo ani na dostępnych na YouTubie reklamach, ani ogólnie w internecie nie ma konkretnych informacji, czym dokładnie jest ten bacon. Założyłem nawet specjalnie temat na Reddicie dla pracowników Maca, z nadzieją, że wypowie się ktoś, kto pracował w McDonald's, kiedy kanapka była w menu. Jednak nikt nie był mi w stanie pomóc. Z boczkiem, a dokładnie baconem, musimy troszeczkę tutaj zaimprowizować. W Stanach jest troszkę inaczej niż u nas.
Dla nich to jest bekon, dla nas to jest boczek. U nas bekon to jest ta taka back bacon, czyli ta część taka bardziej chuda boczku. W Stanach ta chudsza część po prostu nazywa się back bacon, a bacon sama oznacza boczek, więc jakby ja używam potocznie bekon słowa na po prostu takie coś, bo słowo boczek mi się kojarzy z kiepskimi, a nie z kuchnią. Dobra. Co o nim wiem? Jest okrągły, nazywają go peppered bacon. I właśnie tutaj jest największa zagadka. Czy jest to po prostu zrolowany, zwykły bacon posypany pieprzem podczas smażenia lub po smażeniu? Czy jest to kanadyjski back bacon w otoczce z pieprzu? Tego nie udało mi się niestety ustalić, dlatego kupiłem kilka rodzajów boczku, aby porównać. I poeksperymentowałem. Zapach ma taki bardzo ziołowy, więc na 1000% się nie nada, bo będzie zbyt przejmował smak. Finalnie padło na zwykły boczek, który przełożyłem w kratkę i lekko zapiekłem, a następnie przy pomocy rantu wyciąłem idealne koło. Patent ten widziałem na innym filmie na YouTubie. Na koniec, przed złożeniem kanapki, podpiekłem go i posypałem grubym pieprzem. Kolejny składnik to American Cheese. Użyłem zwykłego cheddaru topionego z mlekowity, bo jest praktycznie identyczny z tym od Hochlandu, którego właśnie używają w Macu. Na marginesie, ten drugi też można spokojnie kupić na przykład w Makro, ale tylko w dużych, potrójnych opakowaniach. Najważniejszym składnikiem burgera jest niewątpliwie wołowina. Kupiłem karkówkę wołową oraz szponder. Zmieliłem je w proporcjach 80:20. Posmarowałem prasę odrobiną oleju, odmierzyłem 150 gramów, bo mniej więcej takie kotlety były używane w oryginale Arch Deluxe. Finalnie pomogłem sobie rantem, bo kotlet miałby zbyt mało średnicę po usmażeniu. A propos smażenia, patelnia żeliwna, duży ogień, okap na fulla, odrobina oleju rozsmarowana na patelni i smażymy. Trochę soli i pieprzu, około 3 minuty na stronę. Polecam, by mięso nie było prosto z lodówki, bo wyjdzie wam bardziej rare. Na koniec zostawiłem składnik, który większość zignoruje, a w przypadku remake'u tego klasyka nie mogłem tego pozostawić bez testu. Ketchup. Kupiłem saszetki ketchupu z Maca i porównałem z wyrobem Develi, który powinien przypominać ten z McDonald's, bo to oni robią dla nich te saszetki z ketchupem. Dobra. Ślepego testu nie ma sensu robić, muszę po prostu ocenić, czy to faktycznie się czymś różni. Jeśli chodzi o kolor, to jest identycznie na moje oko. McDonaldowy ketchup z saszetki. Okej. Jest troszeczkę inny, ten jakby bardziej cierpki, ale chyba wiem, czym to może być spowodowane. Szybko porównajmy skład. Jest 168 g produktu z 206 g produktu. Czyli jest więcej pomidora po prostu w tym, po prostu inne proporcje, bo tu jest 60% pire. A w tym butelce masz 80, czyli bardziej skoncentrowany, czyli ten z Maca będzie troszeczkę lżejszy, jakby bardziej może słodki, ten będzie bardziej pomidorowy niby, ale ten z Maca jest bardziej gładki, bym powiedział, czyli jednak jest różnica. Yeti, jesteś gotowy? Ja gotowy. Pora złożyć tego potwora. Bułki tostuję bez masła na średnim ogniu, przyciskając je, by przypiec je równomiernie. Dolna bułka, ketchup z Maca, świeży burger wołowy, American cheese, okrągły peppered bacon, gruby plaster pomidora, świeża sałata lodowa, trochę cebuli, sos grown up, górna bułka i proszę bardzo, przed wami Arch Deluxe Burger. To spróbujmy. Czekałem na to bardzo długo. To jest oczywiście opakowanie po drwalu, bo Arch Deluxe raczej nie będzie. Zobaczmy, jak smakuje ten burger dla dorosłych. Całkowicie szczerze wam powiem, zajebisty, bardzo dobry i nie smakuje jak Mac do końca. Być może dlatego nie, mimo tego, że użyłem od nich ketchupu i ogólnie staram się upodobnić, jednak ta pieprzowość i ta musztarda robią taką, można by to opisać, dorosły smak. Tak w sumie jakby na to spojrzeć szczerze. Więc może i jest w tym prawda, że jest to burger dla dorosłych. Moim zdaniem bardzo fajny. Wydaje mi się, że gdyby go teraz wpuścili i jeszcze zrobili taki marketing typu właśnie tylko dla dorosłych, to być może młodzież by to podłapała. Zaczęła by z tego cisnąć bekę na TikToku i możliwe, żeby poszło viralowo i zrobiliby za nich całą robotę marketingową. No ale w 96 roku nie było TikToka, nie było YouTube'a, internet dopiero raczkował, więc musieli polegać na tym, co po prostu, jak zareagują ludzie, co zobaczą to w telewizji. I podejrzewam, że wtedy reakcja była zgoła inna. Więc tak to wygląda. Arch Deluxe zremake'owany. Jak ktoś ma ochotę zremake'ować również, to macie przepis i możecie działać śmiało. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczyska. Siemanko.